мене звуть Дігтярєв Любов Петрівна. Мене звуть Дігтярєв Василь Павлович. Ми приїхали з Краматорська Донецької області. Ну, що ми разом? Ми вже скільки? 37 років з разом. З 86-го року. Kiedy zaczęła się wojna, jednogłośnie doszłyśmy do tego, że co możemy zrobić dla ludzi, dla kraju, to otworzyć drzwi naszego klasztoru, nasze klauzury dla ludzi, którzy będą uciekali od wojny. Od półtora roku przyjmujemy uchodźców. Wasyli i Luba, kiedy uciekali od wojny, jak i większość uchodźców, byli przestraszeni, zamknięci w sobie. Ale oni przychodzili i modlili się razem z nami. Ta rodzina Wasyla i Luby to jedna z pierwszych, którzy naprawdę otworzyli swoje serce dla Boga. Teraz u nas mieszkają ludzie ze wschodniej Ukrainy i oni nie mają możliwości teraz wracać do siebie, bo albo idą walki, albo już zniszczone domy. Слава Богу, що ми сюди попали і що нас навчили цінувати Бога і шукати Бога в своєму житті. Ми з моїм чоловіком не були повінчені. Ми якось не придавали цьому дуже великого значення. А коли ми попали сюди, в цей храм, сестри навчили нас вообще молитися. Chcę podziękować wszystkim, którzy pomagają nam, wspierają modlitwą. I to jest dla nas bardzo ważne, że w tych trudnych chwilach nie jesteśmy sami. Bóg dokonuje wielkich rzeczy.